PSL. Znaczy ja myślę, że nasze stanowisko tutaj podczas debaty nad stanowiskiem Senatu będzie tak, jak powiedziałem, jak w drugim czytaniu, czyli będziemy głosowali za tymi niższymi stawkami. Równocześnie będziemy poszukiwali dodatkowych dochodów, o których też sygnalizowałem, ażeby wyrównać to brakujące miejsce w budżecie. Solidarność. Znaczy, jak już powiedziałem wcześniej, nie jesteśmy zadowoleni ani z tej dyskusji, ani z tego systemu podatkowego, który wciąż jeszcze istnieje. Jesteśmy generalnie za zmianą systemu podatkowego. Mówimy, że trzeba dążyć do takiej konstrukcji budżetu, gdzie redystrybucja będzie mniejsza. W tej chwili, z tego co wiem, to zwiększyła się o około 10%, czyli z 40 kilku do 50 kilku procent. A wiadomo, że koszty tej redystrybucji będą ponosić najbiedniejsi i ci średni. Unia Wolności. Ja uważam, że jest rzeczą niegrzeczną wobec podatników, że 20 listopada nie są jeszcze ostatecznie zatwierdzone stawki podatkowe, które mają obowiązywać przecież za 6 tygodni. Winę za to ponosi koalicja, która nie umiała się między sobą dogadać. I zwracam jeszcze uwagę na taką rzecz, że budżet, projekt budżetu, jaki rząd skierował do Sejmu, jest oparty na nieistniejących stawkach podatkowych. Unia Pracy. Unia Pracy będzie występowała przeciwko projektowi SLD. Ten projekt nie zapewnia równowagi, jaką powinien spełniać każdy system podatkowy, to znaczy równowagi między efektywnością ekonomiczną podatków, a więc to, w jaki sposób podatki mają sprzyjać wzrostowi gospodarczemu, a sprawiedliwością społeczną, a więc to, w jaki sposób podatki powinny niwelować nadmierne różnice i stwarzać warunki i stworzyć równe szanse dostępu do określonych świadczeń społecznych. I dlatego też uważamy, że warunkiem rozwoju zrównoważonego społeczno-gospodarczego jest system podatkowy, który będzie zachowywał tę właśnie te zasady. Proszę, a jeszcze Państwa, powiem, jeśli wolno. Ja muszę powiedzieć, że ja mam zdolność rozumienia tego, co pan Korwin-Mikke mówi i przykro mi, że mnie pan Korwin-Mikke o ten brak zdolności rozumienia posądza. Proszę Państwa, to było podsumowanie. Pani dobrze udaje, że pani nie rozumie. Program jest na żywo, będziemy kontynuowali żywą dyskusję zapewne po zakończeniu. To były opinie polityków, a oto wynik Państwa głosowania. Dzwoniło do nas dzisiaj prawie 3000 osób. Głosy rozłożyły się bardzo nierównomiernie. Jedynie 127 osób uważa, że batalia o stawki podatkowe jest efektem troski poszczególnych partii o stan finansów państwa. Natomiast ponad 2700 osób jest zdania, że wrzawa wokół podatków jest elementem rozpoczynającej się walki o głosy wyborców. Proszę Państwa, podatków nikt nie lubi płacić, ale za to lubimy czuć nad sobą opiekuńczą rękę państwa. Chcemy pewno wszyscy mieć nowoczesną armię, dobrą służbę zdrowia, nowoczesną szkołę i na światowym poziomie ośrodki naukowe, ale staramy się tak kombinować z własnymi podatkami, by fiskusowi zapłacić jak najmniej. I nie ma w tym nic nagannego. Podobną postawę reprezentuje większość zdrowych społeczeństw w państwach z gospodarką rynkową. Jest jednak pewna istotna różnica między nami a tymi społeczeństwami. One znają reguły gry podatkowej, mają czas, by zaplanować sobie czystą formę ucieczki od podatku. U nas od lat narzekamy, że zmienność systemu podatkowego jest dokuczliwa, wręcz niebezpieczna dla gospodarki, ale to, co obserwujemy w ostatnich, czy obserwowaliśmy w ostatnich tygodniach, zakrawało nieco na farsę z ciężko pracującego podatnika. Jak widać było z naszego głosowania, większość obywateli, czy większość w każdym razie naszych telewizów odczytuje tę grę o stawki jako przedwyborcze harce, a nie troskę o interes państwa. O ostatniej batalii podatkowej, ewentualnych zagrożeniach dla przyszłorocznego budżetu rozmawiali państwa i moi goście. Pani Helena Góralska, Unia Wolności. Pani Wiesława Ziółkowska, Unia Pracy. Pan Marek Olewiński, SLD. Pan Janusz Korwin-Mikke, UPR. Pan Józef Gruszka, PSL i pan Mirosław Kasza, NSZZ Solidarność. Dobranoc. Dziękuję wszystkim gościom w studiu za udział w dyskusji, a wszystkim telewidzom dziękuję za głosowanie i dziękuję za ich telefony i za to przede wszystkim, że chcieli nas dzisiaj oglądać. W imię Boga, w
Trójcy Świętej Jedynego Stanisław August z Bożej Łaski i Woli Narodu Król Polski wraz ze Stanami Skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi. Tymi słowy zaczyna się, proszę Państwa, Konstytucja 3 maja, wiekopomne dzieło umysłów polskich doby oświecenia. Niedawno pojawił się pomysł, by wykorzystać ten tekst jako preambułę do Konstytucji III Rzeczpospolitej. Byłoby to naturalne nawiązanie do historycznej Konstytucji, do ciągłości państwa, a odwołanie się do Boga w taki sposób nie powinno spotykać się z protestem żadnego środowiska. Wiemy, że takie protesty co do obecnie istniejących projektów istnieją. Preambuła i jej treść. Czy jest potrzebna w polskiej Konstytucji? Czy są szanse zakończenia prac nad ustawą zasadniczą w tym roku? O tych wątpliwościach i problemach będę rozmawiać z politykami za tydzień. Dziś zespół programu Forum. Dziękuję Państwu za uwagę. Ja, Karol Małcużyński, życzę miłego wieczoru.